Cześć, tutaj Brzezik, kanał Just Freestyle, a to jest poradnik do triku, który nosi nazwę Magellan. A dlaczego? Bo robimy dookoła świata i wracamy. Jest to ewolucja, o którą prosiliście na naszym Instagramie, do którego serdecznie Was zapraszam. Magellana można zrobić na 4 sposoby. Podstawową wersją jest Magellan Out-In. Oprócz tej wersji nauczymy się również In-In, Out-Out oraz In-Out. Pora pokonać własne słabości i wziąć się za trik, który nie należy do najprostszych zagrań. Zaczynamy! Da się w inne strony? Na sam początek musicie opanować wysokie dookoła świata. Jest to najważniejsza rzecz w tym triku. Im wyżej wybijesz piłkę, tym więcej będziesz miał czasu i komfortu, by zrobić drugie kółko, nie nadrabiając szybkością, której na tym etapie freestylu zapewnie nie macie. Więc skup się na technice. Drugą rzeczą jest jak najszybsze położenie nogi na ziemię i tupnięcie stopą. Ten ruch sprawi, że nabierzecie dynamiki w tym triku. Stopę powinniście położyć w momencie, kiedy piłka jeszcze szybuje do góry. I tak to wygląda. Starajcie się piłkę wybijać mniej więcej na wysokość waszej klatki piersiowej. Wszystko analogicznie róbcie w przypadku kółka w in. Mocne i szybkie szarpnięcie, stopa na ziemi, piłka na wysokości klatki piersiowej. Do lepszego opanowania szybkości, kontroli i ruchu dobrze jest opanować latwa. Ale nie takiego zwykłego, ledwo co podbitego. Zróbcie go tak szybko i wysoko, byście mieli spory zapas po wykonaniu dwóch kółek. Tak jak właśnie wam pokazuję. Przydatną umiejętnością do szybkości drugiego kółka będzie half hop. Poćwiczcie to. Magellan to dynamiczny i techniczny trik. Każdy ruch wymaga tutaj dokładnego dopieszczenia. W Magellanie musisz mieć dobry rytm, wysokość piłki oraz timing. W zależności od tego, w którą stronę preferujecie kółka, najprostszym Magellanem jest ten, w którym kończycie z kółkiem in, czyli out-in lub in-in. Nieco więcej pracy trzeba poświęcić dla Magellana out-out oraz in-out. Dla mnie najtrudniejszym jest in-out, a najprostszym to out-out oraz out-in. A jaki Magellan dla ciebie jest najprostszy, a jaki najtrudniejszy? Napisz w komentarzu. Czas na błędne wykonanie. Tak jak mówiłem wcześniej, wysokie kółko jest arcyważne w tej ewolucji. Zatem jeśli kółko wykonasz za nisko, nie będziesz miał czasu, by dokończyć Magellana. To nie może być wysokość jak przy latwie. Musisz wybić piłkę wyżej. Innym częstym błędem może być zbyt mocne uderzenie piłki, nie zważając na technikę. W takiej sytuacji ciężko jest wyprzedzić nogą piłkę, która po prostu odbije się nam od pięty. Innym kolosalnym błędem jest brak tupnięcia. Nie nadrobicie ani nic nie skrócicie, jeśli nie będziecie tupać. Stracicie wtedy na dynamice i technice. Ponadto wygląda to bardzo źle. Przypatrzcie się jeszcze, jak wyglądają wszystkie typy Magellana w ultra zwolnionym tempie. Pozwoli wam to utrwalić w głowie, którą częścią stopy należy odbić piłkę, gdzie powinna być w momencie tupnięcia stopą o ziemię oraz z jakim rytmem wykonać omawianą ewolucję. Na koniec kilka połączeń z dzisiejszym trikiem. W tym przypadku pokażę wam te połączenia z Magellanem out-in, ale wy oczywiście możecie robić analogicznie z innymi typami Magellanów. Magellan jest trikiem, który otworzy wam wiele możliwości we freestylu. Mam nadzieję, że wam pomogłem. Zostaw jakiegoś lajka. No i przypominam o tym, byś napisał w komentarzu, który typ Magellana jest dla ciebie najprostszy, a który najtrudniejszy. No i by ten najtrudniejszy nie sprawiał ci problemów, to musisz pamiętać, by... Tak, dobrze mi podpowiadacie. Po prostu trenujcie. Trzymajcie się. Mówił dla was Brzezik. Eldo! Kurde. Się walnąłem w nogi.